Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadowski, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia sentymentu na rynkach finansowych. No, jeśli chodzi o ostatnie godziny, te przyniosły zwrot, bo wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko 1% wzrostami. No ale dzisiaj, jak patrzymy na notowanie kontraktu terminowego na S&P 500, to widać wyraźnie, że cofają się w kierunku 3700 punktów. W podobnym tonie rozpoczyna się sesja na starym kontynencie, gdzie DAX spada no, głęboko poniżej 12800 punktów. Zatem no, potwierdza się poniekąd to, co mówiliśmy na początku tygodnia, że nastroje pozostają bardzo zmienne. Brak jest wyraźnego czynnika, który mógłby przełożyć się na taki obrót spraw. Ponadto opublikowane wczoraj były wyniki Netflixa, no i te zostały bardzo ciepło przyjęte przez inwestorów. Spółka w handlu posesyjnym drożała nawet o 16%, bo ilość subskrybentów w trzecim kwartale wzrosła o ponad 2 miliony. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, spółka spodziewa się 4,5 miliona wzrostu ilości nowych subskrybentów. Informuje, że ten wzrost wynika ze zwiększenia ilości praktycznie na całym świecie, zatem można powiedzieć, że przynajmniej ta spółka najgorsze ma już za sobą po tym, jak pierwsze półrocze było fatalne i przyniosło spadek osób korzystających z usług Netflixa. Zatem mimo tak pozytywnego wydźwięku widać, że ten raport był niewystarczającym czynnikiem do tego, żeby utrzymać optymizm wśród inwestorów na Wall Street. Ale pamiętajmy, że sezon wyników znajduje się w tym momencie w centrum uwagi inwestorów i stopniowo się rozkręca, bo dzisiaj poznamy raporty takich spółek jak Tesla, Procter & Gamble czy IBM. Zatem coraz więcej tych ciekawych publikacji, bo w kalendarium makroekonomicznym niewiele jest elementów, które mogą zmienić się nastroje wśród inwestorów. Wśród nich potencjalnie można wymieniać, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, tylko beżową księgę, czyli dokument, który odzwierciedla stan amerykańskiej gospodarki oczami Fedu, czy jak amerykański bank centralny postrzega zmiany zachodzące w poszczególnych sektorach amerykańskiej gospodarki, to oczywiście może być pomocne w szacowaniu tego, co się wydarzy w dalszej części roku. No ale jeśli chodzi o podwyżki stóp, no to tutaj ostatnie dane jednoznacznie wskazują, że na początku listopada zobaczymy 75 punktów wzrostu kosztu pieniądza. No ale pytanie, jak ukształtuje się komunikat i co będzie Fed dalej sugerował rynkom. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, oczywiście wzrost awersji do ryzyka umacnia dolara, ale euro-dolar dość stabilny przy 0,97, 8, przepraszam. Cały czas sukcesywnie widzimy wędrówkę na północ w przypadku notowań USD, JPY. Tutaj japońskie władze cały czas wysyłają do rynków interwencje słowne, ale pamiętajmy, że wraz z tym, jak jesteśmy coraz wyżej, rośnie ryzyko powtórki tego, co wydarzyło się dokładnie przed miesiącem, czyli faktycznej interwencji, która no przynajmniej czasowo wyhamowała zapędy inwestorów i dalszą przecenę japońskiej waluty. Warto też dzisiaj zwrócić uwagę na funta, którego to nie umocniły rekordowe dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, dane, które były powyżej oczekiwań rynkowych. Inflacja 10,1%, zatem wywiera to coraz większą presję na Bank Anglii i kolejne podwyżki stóp procentowych. Rośnie ryzyko tego, że na kolejnym spotkaniu tamtejszych bankierów centralnych może to być wzrost kosztu pieniądza nawet o cały punkt procentowy. No ale w przypadku innych gospodarek takie dane pomagają walucie. Widać, że funtowi wręcz przeciwna para GBP/USD spada poniżej 1,13. Jest to oczywiście jeszcze funkcja zamieszania związanego z poluzowaniem polityki fiskalnej przez nowy rząd, który zaczął się rakiem wycofywać z tych planów, bo no, nadszarpnęło to wizerunek brytyjskich finansów publicznych i taką średnioterminową ich stabilność.
Na rynku surowcowym notowania ropy pozostają pod presją z pogorszenia sentymentu, obawy o wzrost gospodarczy to oczywiście główne czynniki, ale jeśli chodzi o spadki na tym rynku, no to nie możemy zapominać o tym, że Stany Zjednoczone sukcesywnie chcą, żeby ropy było jak najwięcej i bardzo krytycznie odniosły się do decyzji OPEC o ograniczeniu wydobycia. Przy ograniczonej podaży z Rosji Stany będą chciały z jednej strony produkować jak najwięcej, a z drugiej Biały Dom po raz kolejny informuje o częściowym uwolnieniu rezerw strategicznych. Jeśli chodzi o złoto, wyższe od oczekiwań dane o inflacji, silny dolar to jest oczywiście środowisko, w którym złoto znajduje się pod presją. Jeśli chodzi o notowania polskiej waluty, no to pierwsza połowa tygodnia była świetna w wykonaniu złotego, no ale dzisiaj wzrost awersji do ryzyka sił amerykańskiej waluty, no i tutaj widzimy powrót w przypadku notowań euro PLN w okolice 4,80 zł, a za dolara musimy płacić dokładnie 8 groszy więcej. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze odsyłam Państwa do newsa, tam możecie Państwo poczytać więcej na temat tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Ja dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.